Rynek to walka o klienta. Masowa produkcja, wysoka jakość i niska cena już nie wystarczają. Musimy śmielej patrzeć w przyszłość. Potrzebne są innowacje, które tworzą polscy naukowcy w naszych instytutach i uczelniach. Tu rodzą się impulsy dla gospodarki. Co nam najbardziej smakuje? Lekarze zalecają wspaniałą wołowinę, a my jemy jej bardzo mało. Z tych zwierząt nie będzie dobrego mięsa. Niestety do wołowiny pochodzącej z krów mlecznych przyzwyczailiśmy się przez lata. Naukowcy i hodowcy postanowili to zmienić. Zdecydować miał smakosz. Profesor Agnieszka Wierzbicka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaproponowała, by zacząć od widelca. Jakiego mięsa oczekujemy na stole? Razem z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, zakładami mięsnymi i producentami rolnymi podjęto pracę nad tym, by dogodzić naszym podniebieniom. Prawdziwe wołowe piękności. Naukowcy zajęli się wyborem właściwych ras i ich krzyżówek, tych, które dają najbardziej smakowite, kruche i delikatne mięso. Te buchaje prezentują piękną budowę, odpowiednio ukształtowane karki i szynki. Oczywiście muszą otrzymać najlepszą karmę. Do gospodarstwa przyjeżdża zatem ruchome laboratorium. Najpierw sprawdzana jest pasza. W każdym okresie życia zwierzę otrzymuje mieszankę o innym składzie. Ma szybko rosnąć, ale nie być otłuszczone. Jak rosną młode byczki? Konstrukcja tego stanowiska umożliwia zmniejszenie stresu podczas badania. Niewielu z nas przechodzi tak szczegółową kontrolę lekarską. Specjaliści przeprowadzają pomiary wagi, wymiarów karku i szynki. Kamera termowizyjna pokaże, czy zwierzę nie ma gorączki i czy nie doznało zbyt wielkiego stresu. Wykonują USG, w którym widać, czy polędwica jest właściwie wykształcona. Wszystko, łącznie z tym, ile byczek zjadł i wypił każdego dnia, jest zapisywane nie tylko w notatniku, ale także w aktywnym chipie, który rejestruje całe życie zwierzęcia. Jesteśmy 7. producentem wołowiny i 2. eksporterem w Unii Europejskiej. Niestety ceny na polską wołowinę są dość niskie. Poprawa jakości mięsa i marketingu ma przynieść 400 milionów złotych rocznie zysku. Naukowcy zajęli się także problemami związanymi z transportem i ubojem zwierząt oraz przechowywaniem mięsa. Ma to ogromny wpływ na ostateczną jakość i możliwość wykorzystania w kuchni. Malowniczy i pełen pomników przeszłości Olsztyn. Miasto Kopernika. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie realizuje doświadczenia dotyczące produkcji mięsa w zakładzie doświadczalno-produkcyjnym w Bałcynach. Dzięki automatycznym stacjom pobierania paszy wiadomo dokładnie, które z kilkuset zwierząt i o której godzinie zjadło ściśle zmierzoną ilość paszy. Kiedy buchaje lubią jeść i kiedy najlepiej rosną. Wszystko to, mimo że zwierzęta mają dużą swobodę. Naukowcy dowiedzieli się, które krzyżówki są najkorzystniejsze z punktu widzenia hodowcy. Koszt wyprodukowania mięsa można zminimalizować. W laboratorium chemicznym oznacza się składniki paszy. Ważne jest białko i wartość energetyczna kiszonek stosowanych w hodowli. Laboratorium ocenia także mięso surowe po procesie dojrzewania i po obróbce cieplnej, jego barwę i zawartość kolagenu. Dzięki badaniom naukowcy sugerują możliwość wykorzystania w naszej kuchni wołowiny kierowanej dotychczas tylko do zakładów produkcyjnych. Czy mięso pochodzące z wyhodowanych sztuk odpowiada już naszym gustom? Jak najlepiej zrobić dobry stek? Na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego młodzi doktoranci przygotowują mięso do testów konsumenckich. Najpierw wybranie próbek pochodzących od odpowiedniej rasy i fachowe wykrojenie porcji, również pobranie próbek do badań fizycznych. Część mięsa jest zamykana hermetycznie do dalszego przechowywania. Teraz profesjonalne smażenie na grillu, odpoczynek mięsa i ostateczne przygotowania. Decydująca chwila. Czy jesteśmy już zadowoleni? W tak zwanych testach konsumenckich biorą udział grupy liczące do 30 osób. Nikt nie widzi reakcji innych uczestników. Jest sam z kawałkiem mięsa i ma wyrazić swoją niezależną opinię o produkcie. Jedne gatunki spotykają się z akceptacją, inne testerzy krytykują. W sumie ponad 5000 osób, które wybierają dla nas wołowinę, jaką powinniśmy polubić. Czy barwa mięsa i drobne przerosty kolagenu są prawidłowe? Z niektórych kawałków mięsa pobierane są próby do dalszych badań. Sprawdza się budowę próbki i opór, jaki stawia podczas krojenia lub gryzienia. Czy nie jest zbyt twarda? W innym laboratorium prowadzone są badania nad biochemią mięsa. Musimy wiedzieć, co jemy. Mięso z najlepszych hodowli najpierw trafia do restauracji. Warszawska Bacher and Wine. Przygotowanie dobrego steka to prawdziwa sztuka. Powinien być krwisty, ale nie może być surowy. Kucharz poza własnym wyczuciem zdaje się na sprawdzone receptury. Właściwa temperatura, ściśle określony czas na odpoczynek mięsa i w końcu ostateczne doprawienie. Zamówiony stek szybko trafia do stolika. Już wkrótce każdy z nas kupi w sklepie najlepszą wołowinę i sam przygotuje sobie odpowiednie danie. Smacznego!